Tiens. Montaille. Dove la cimento la suya? No, sexo. 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 No, nie wiem, czy tobie to się podoba, ale chciałem z tobą o tym porozmawiać. A to jest bardzo ciekawe. Ale wiesz, wszystko jest super, co podnieca, jeżeli cię to podnieca. Podnieca mnie tutaj bicie, słuchaj. No to powiedz, jakie masz odczucia. W ogóle zajebiste. Nie, podniecają mnie pałeczki, lodziki. Lubię, jak ktoś mówi, że wciukał nogi. Fajnie. Czemu mówisz modemu? Ile masz lat? Czemu mówisz modemu? Ile masz lat? Ja mam jeszcze po 50. Ja jestem 30. Ale imponują mi młodzi chłopcy. Słucham, ile mam lat? 19. 19. A słuchaj, panienki ci nie pociągają? Nie, tylko faceci, męskie dupy, kutasz i sperma, lizanie i jąder. O, to fajnie, mnie tak samo. Nie ma żadnej rodziny, a mówiłeś, że jakąś imprezę masz. To była impreza z samymi chłopcami? Różne liście się tam? Nie, na razie nie mam nic. Nie odbyło się brak frekwencji, jak się to mówi. Aha. Podnieca mnie, jak ktoś mi dupę też lizę. Rodzynę, ja sam lubię wylizywać rodzynę z dupy. A słuchaj, mówisz o rzeganiu. Powiedz mi, jak to wygląda. No, robisz mi loda, później potem tą spermę, a później się zżygam. Bo ja tak mam, nie wiem, czy to każdy tak ma. Jak połykam, to później zawsze muszę żygać. Ja trochę tak, czasem wstrzymuję i... Podnieca mnie to, jak żygać się na kutasa, na ryj. A to powiedz mi, co ty lubisz. Co byś mi zrobił, bo mnie to podnieca, ktoś mi opowiada, co mi zrobi. Wiesz. Przede wszystkim oprawią mi z twego chuja kutasza, tak żebyś żygał spermą do gęby i bym łykał tą twoją spermę. Potem zaliżałbym ci jądra, a na koniec, na deser, byś mi położył się na plecach, podniósł nogi do góry, twoja dupa by poszła do góry, wyżej i bym się wyjrzał samą dziurę, rozciągnąłbym ci po śniadki i wsadzi językiem sam otwór, żeby poczuć smak i zapach aroma twojego. Jak fajnie. Widzę, że fajnie się wykoleś. A powiesz mi, skąd jesteś? Byśmy się jakoś ustawili na ruchanko, ale nie. Jelenia Góra, to kawałek jest. A mógłbyś podjechać, Bielany, Warszawa, mógłbyś podjechać jakoś do mnie? Nie, bardzo rzadko bywam. Mam znajomych, ale rzadko bywam w Warszawie. A zwykałeś się kiedyś w Kiblu? Proszę? W Kiblu na przykład, w Arkadii, jak masz takie centrum handlowe, że się ruchasz w Kiblu. Rozumiesz? Miałeś takie akcje? Nie miałem. Ja lubię taki dreszczyk emocji, nie wiem jak ty, w Arkadii. A gdzie jest ta Arkadia? W Warszawie. Ale gdzie? Żoliborz. Jana Pawła. Na Żoliborzu? A ile tam ludzi z tobą jest w tej chwili, bo tam się śmieją i tak dalej. Radia słucham. Nie, tam radia. Kto tam ci jeszcze pomaga w rozmowie? Nie, kumpel jeden jest też taki, on lubi takie różne akcje. Chcesz muszę rozmawiać trochę? Co go podnieca? To co mnie. Ja właśnie tak ci opowiadam, bo ja z nim zawsze świruję. Właśnie potrzebujemy trzeciej osoby do tego naszego... Ja lubię być jebany. Chyba? Ja też. Ja bym cię tak wyruchał, że... Tak, dupa ci spuchła, nie wiem. Bym ci się spuścił w ucho. Obojętne mi jest, że mi się zdaje, że w każdym razie moment, kiedy chłopak leje, jest cudowną sprawą. No. Szczególnie lubię, kiedy zlewa mi się do gęby. Fajnie. No. A jaką masz pałeczkę?
Że? Jaką masz pałeczkę? No ja tak samo jakoś. I w każdym razie, jakby się będzie wydłużał moje bary, to jeszcze mnie? No proste. Ja bym cię posunął w dupcie, on by cię w japę. A później byśmy ci się razem spuścili, ja na dupę, on na pyw. No. Fajny jest ten twój kumpel? Fajny, fajny. Ile masz wzrostu? 1,78 m. A ty? 1,73 m. I kotasy ma cię duże? Ja mam 16, on ma 17. Grube? No, ja mam grubszego trochę. Pewnie to jest dużo? Dużo. 0,2 w kubeczku. Jak mnie tak ostro też pociągnie. Dobra, będziesz połykał moją spermę. No, a nie chciałbyś przyjechać do mnie do Jani Góry? Mógłbym się kiedyś wybrać. No, to jakoś tak w maju. Gościnne pokoje, także jakbyś przyjechał, to chciałbyś pokój pełny wyżywienie, a karmiłbyś mnie w zapłatę, karmiłbyś mnie swoją spermą. Na każde zawołanie robię też mocz, wiesz? Podoba mi się to. Bym ci się ścikał w dupę. A mógłbym się na ciebie zesrać? Nigdy tego nie słyszałem o tym, ale nigdy tego nie przeżyłem, wiesz? Ja z kumplem z Mariuszem to przeżyliśmy. Tak? Zesrał mi się na ryj, wiesz, jak zajebiście. Ale na to jest rzadko? Fajna sprawa. Czy tam? Na rzadko czy na gęsto? Nie, na gęsto. Na gęsto? Na rzadko jeszcze nigdy nie miał takiej kupci. Ja jestem, wiesz, my jesteśmy trochę nietypowi, bo on nas podniecają z Rygi i kupcia świeżo. Fajnie. Najlepszy, jak ci się zżygam w usta, a później pojedziemy w ślimaka i zrobisz mi druta. Jakbyśmy do ciebie wpali tam do Jeleniej Góry, to moglibyśmy się tak spotkać. No rozumiem. Raz mi się tak zesłałem w oko, że nic nie widział. Jak mu spakowałem później kutasa do japy, to nie wiedział, co się dzieje. Krzyczał tylko, wiesz, tak... Lubię taki mocny porządny sek. Chłopakiem tak, w dupcie, w japę. No. Dobra, muszę kończyć, Misiek, bo mi się kończy tutaj hajzik. A o której zadzwonisz do mnie jeszcze? Nie wiem, może jutro. Albo w maju możemy się ustawić, to jeszcze byśmy pogadali, no dobra? Dobra. No, to na razie, tak. Przypomnij mi się, na razie, cześć. No, też.